Mój łeb. Co cię boli? Łeb mnie naparza. A było tyle nie pić. Wodu, która godzina? Spokojnie. Przed 12. No, a przed południem. Siedź cicho. Jon, czemuś ty mnie nie obudził? Bo straciłem ciszej. Wczoraj lot. Muszę nowy sobie zdobyć. Kurde, robotę muszę pochytać. Stary, robota to jest moje być albo nie być. No, Frodo, nie rozumiesz. Skończyłeś? A ciszej, ja to. No, zamknij się już, bo Wita budzisz. Nie widzisz, że chłop cierpi? Uspokój się i niczym się nie przejmuj, bo wszystko masz ogarnięte. Jak mam ogarnięte, jak nawet ciuchów nie mam, bo mi wczoraj torbę zajumali. Proszę. Skąd ty to masz? Nieważne. Jak nieważne, skąd ty to masz? Ma się szacunek niedzieli. Ci frajerzy nie wiedzieli, z kim tańczą, ale jak się tylko dowiedzieli... Wito! To... Ja ci już coś wczoraj powiedziałem. Spokojnie. Skąd masz tą torbę, Frodo? Nieważne, no skąd mam torbę? Masz wszystko pochytane, chyba to się liczy. Samolot masz o 10:30, a poza tym masz na start. Co to jest? Chleb z miodem. 1000 zł. No, ja wiem, ale ja nie wiem, stary, kiedy ja ci to będę mógł oddać. Ale będziesz miał. To jest ci potrzebne teraz. Ludzie stąd honor mają, więc... Frodo byle komu nie pożycza, ale jak nie masz czego oddać, to lepiej się... Co? Czemu Vito, ty krzyczysz na mnie? Ty lepiej, żebyś ty się już w ogóle nie odzywał. Frodo, nerwosol, Frodo, naprawdę nie wiem, jak ci mam dziękować. Dobra. Nie jedź już, chodź, zbieramy się. Odprowadzimy cię. Vito, idziemy. Odprowadzimy Sebę, bo musi jeszcze coś załatwić, musisz się pożegnać z tą swoją dupeczką. Także nie ma czasu, chodź, wezmę ci tą torbę. Dzięki. Weź, wyp***aj z tą fajką. O co ci chodzi? No bo śmierdzi, stary, na całym korytarzu. Śmierdzi, jak z lewym jaramy, to ci nie śmierdzi. Zażygam się zaraz. Dobra, chłopaki, dzięki wam za wszystko. Lecę jeszcze jakąś wałówę skołować, no i na samolot, nie? No, to nara, leć. Co? No, ojciec wczoraj rzucił się na mnie jak na parze. Panie, panikuj, nieraz ci mocniej O starego ty się już nie ma. Vito! Co jest, czemu? Ja ci już mówiłem, żebyś trzymał język na wodzy. Ale o co, czemu? O nic, nieważne. No, ale dlaczego? Matki ci już nie tknie. Bo? Bo mam takie przeczucie. Słyszałem, że masz coś do załatwienia jeszcze. Masz czy nie? Mam. No to jest p***e, bo znowu na samolot nie zdążysz. No to na razie. Nara. O, idzie. Cześć, gdzie idziecie? Cześć. Synu, coś ty narobił. Nie można tak, Sebastian. Mamo, daj mu spokój. 1000 razy ci mówiłam, że ojcu się należało. Ale o co chodzi? Coś mu się stało? Jeszcze się pytasz? Sąsiadkę znalazła go wczoraj na klatce, na schodach. Leżał rozwalony, pomogła się mu pozbierać. Przyprowadziła go do domu, potem zadzwoniła do mnie. Tak nie można, oszalałeś, chcesz być taki jak on? Mamo, ja nic mu nie zrobiłem, to nie ja. Mamo, nie przeginaj, co? Przynajmniej raz ojcu ktoś porządnie wpierdzielił, a nie na odwrót. Ja uważam sobie, że bardzo dobrze zrobiłeś. On powiedział sąsiadce, że to zrobiłeś ty, że to była twoja zemsta. Nie, to nie ja. Nie wiem, ty czy nie ty, tak się nie robi. On nam już teraz nie da spokoju, rozumiesz to? Rozumiecie? Wiem, ale nie bój się, mamo, wszystko będzie dobrze.